Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Medieval 2 Total War, kampania brytyjska. No i cóż, w ostatnim odcinku zmietliśmy armię króla angielskiego, łącznie z królem. Niestety, przypłaciliśmy to śmiercią naszego dowódcy Williama Wallensa, ale... Wait, czy to jest jego syn? Angus Wallens? Zaraz sprawdzimy. Jak widzicie, mamy Williama poległego w bitwie. I to jest jego syn. Ma jeszcze jednego syna, Patryka. Pięknie! Tak więc, syn pomści swojego ojca. Na początek zdobędzie Lincoln. Podczas gdy król ruszy na ten fort angielski. Chociaż sobie możemy go olać. Pójdę naokoło. Możemy tędy iść. Przez lasy. No, wszystko jedno, które pójdziemy. Dobra, mniejsza. Na razie zakończymy tę turę. No ale dobrze przynajmniej, że będzie miał kto pociągnąć dalej czyny Williama. Ej, Nottingham jest moje. Dobra. Tutaj zdobędziemy to z marszu. Świetnie, tylko jest niezadowolenie. Więc budujmy kościółek. W ogóle jak w Yorku nasza kultura? Rośnie, rośnie. Budujmy kościół, żeby przyspieszyć to. Dobra, i ta armia idzie naokoło. Chwilowo. W sumie to może wstrzymamy się. Nie. Nie oddam im żadnych miast. Nie mam mowy. To moje. Dojrzewanie. Patryk Wallens! Chwila, gdzie on był? Gdzie on był? A, tu, dobra. Niech idzie. Na południe. Yes, my king. Moving quietly. Sire, no further this day. Tutaj. No, zwerbujemy dodatkowo dział strzelców, myślę. Tutaj zaś niech się połączą te oddziały i chyba przegrupuję moją armię. Zrobię klimatycznie i obsadzę Angusta jako dowódcę wojsk, które uderzą na te tereny. A ile będzie na co uderzać? Trochę nie ma. Tutaj zostało im coś jeszcze. W ogóle pójdźmy tam szpiegiem. Bo to już należy do... Walijczyków. Tutaj zostało im jedno. Norwis. Norwich. Mam nadzieję, że nie zobędą Walijczycy tego. Ale tak, pamiętam, że tu miałem dużo generałów. Właśnie, za dużo. Muszę ich ściągnąć na ląd. Niech idą w ogóle. Tutaj. Stąd rozplanuję, jak pokieruję wojną. W ogóle przydałoby się zwerbować jakieś lepsze siły. Tutaj. I przygotowywać się powoli, bo powoli, ale do wojny z Irlandią. Nie popuszczamy zdrajcom. W każdym razie mam dużo pieniędzy. Tak więc mogę pobudować troszkę pola głównie. Więcej pól. Tutaj zbudujmy targ. To się już zmieniło na miasto, pięknie.
Zależałoby mi na zdobyciu tego Nottinga. Bardzo. Gildia złodziei tutaj. Chodźcie. To on zająć? No. Jak będę miał chwilę, to zajmę. Ale tak, po pierwsze tu mam niepokoje. Tak więc budujmy kościół. Przez religię. Tak więc czekamy. Zmienimy dowódcę armii. O! Widzicie, król dużo bardziej, dużo lepiej wpływa na porządek publiczny. Ma lepsze zarządzanie. A! Anugus może spokojnie poprowadzić kampanię na Nottingham. Ile tu mogę mieć darmowych oddziałów? 5. Mam 3. No to jeszcze 2. Świetnie. Tutaj nic nie robimy. Tutaj te oddziały mogę ściągnąć do tej twierdzy. W tej zaś twierdzy rozbudujmy pola. I Vernes również pola. Chociaż mógłbym to rozbudować. Mam w ogóle genialne dochody w tej chwili. Już trochę mniej. Dobra. To przez werbunek w wojsk i budowę budynków w miastach. Tak, tutaj. Dobra, na razie nic już nie budujemy. Zakończmy turę. W ogóle ja to chciałem sobie zobaczyć warunki zwycięstwa, bo w sumie nie wiem. Jakie są? Las zdobyty. Wielkie umysły odkryły sposób, który może zamienić najcięższy wysiłek w lekką pracę. Cięcie drewna zawsze zajmowało dużo czasu nawet najtęższym ludziom, ale sprytni inżynierowie odkryli, jak wykorzystać wodę do napędzania wielkiej piły zdolnej do oheblowania całego pnia. Super. Miasto się rozwija. Dobra. I tak, chwila. Gdzie mam Patryka? Patryka tu mam. W ogóle Patryk jest dosyć utalentowany dowódcą. Ma 4 gwiazdki. Jest lepszy od twojego brata starszego, który ma 1. Ale dobra, idziemy na Nottingham. Pełną armią. Tymczasem tu już rekrutujemy lepsze oddziały. Powoli. Przydałoby się trochę konnicy może lepszej. Na przykład na rycerstwo feudalne. By. No po prostu przydaje się czasami konnica, jakby nie patrzeć. Mimo że Szkocja jako taką nie gostuje w konnicy. Dobra, w każdym razie. Przenosimy oddziały. Tutaj tego generała też. Kopalnię mogę zbudować, ale trochę nieopłacalne. Zbudujmy sobie kościół większy. Tutaj jak z kulturą 62 już, pięknie. Dobra, powoli to idzie. Zakończmy turę. I ktoś mi umarł. No nie! To udział mi z... Ach! Potrzebuję generał, żeby transportować oddziały. No. Weźmy któregoś z tych generałów tutaj do statek. Wow. Nawet nieźli są.
Na przykład ten. 23 lata? Młody, uzdolniony na początek. Dobra. Raport z kontury, najlepiej rozwinięta frakcja. Pięknie. Wieści rodowe, ktoś zginął? Nie. Raport budowy. Zakończona rekrutacja jednostki szlachta górali. Świetnie. Tutaj oblegamy. I za turę zdobywamy. Tutaj chciałbym te oddziały zabrać stąd. Mogę? Mogę. I na przeszkolenie posłać. Za stąd wyciągnę jeszcze pełne oddziały. Jako posiłki dla armii. Tymczasem tutaj chciałbym przeszkolić te oddziały. Świetnie. W Edynburgu buduje się pięknie. W Mul czemu się nic nie buduje. Tutaj też. Świetnie. Tutaj drogi. Właśnie, muszę teraz porozwijać drogi, ponieważ będę transportował jednostki. Tak więc tutaj już daję doklejki. Drogi, pięknie. Ogólnie w całym królestwie przydałoby się porozwijać drogi. Tutaj mam, dobra, akurat tak, więc tutaj mogę zbudować sobie pola. Nie będą, świetnie. No i niedługo Patryk zbierze armię kolejną, która uderzy na Norwich. Zakończmy turę. Czy potrzebny mi kolejny dowódca? Nie. I tak, chwila. Czemu tu gorszy zarządca objął zarządzanie? Ja się pytam. No, właśnie. Siedź tutaj. Ty. Wow, zginął mi chyba następca frakcji. Edynburg się rozwija, świetnie. Książę Rory, właśnie. O, dobra. No to tutaj zbieramy nową armię. Tak więc te oddziały przerzucam tu. Te wszystkie tutaj. Stąd wyciągamy te już przeszkolone, czyli te. Będzie tak trochę przerzucania wojska z miejsca w miejsce teraz. Trudno. Przeszkolimy te oddziały. I zdobywam teraz Nottingham. I zapiszmy. I Nottingham jest nasze. Splądruj. Pięknie. Co jest teraz stolicą? To? Nie. Gdzie jest stolica teraz angielska? Pewnie gdzieś tu. Dobra. W każdym razie zbudujmy kościół. Nie, to jest już największy kościół chyba. Nie mogę większego kościoła zbudować? Trudno. Zbudujmy w takim razie może... Konica graniczna, rycerze. Co by tu zbudować? O, to jest pytanie. Zbudujmy warsztat grabarski. Czy grabarski? Nie. Chwila, jak to się nazywa? O, garbarski. No. Tak, tu się rozwijają drogi. Świetnie, tutaj...
Drogi, że zbudowaliśmy. Tu damy do kolejki. Budowy drogi. Tutaj zaś rozbudujmy sobie może. Co by tu zbudować? Ratusz miasta. Niech będzie. Tutaj jeszcze szkoły jednostki. Mam jeszcze mnóstwo pieniędzy. Chryste, jakie ja mam dochody. To się w głowie nie mieści. Te moje dochody. Pola wszędzie. Tutaj nie co mam wam zbudować. Siedzibę władz. Może będziecie zadowoleni w końcu. Ech. No tutaj pola. Dobra. Zakaż w górę. No właściwie można uznać, że Anglia nie istnieje jako tako. Jako państwo. Całe jest w naszych rękach. Niemal. Znaczy w naszych albo walijskich, a to na jedno wychodzi w sumie, jeśli o mnie chodzi. Gildia Kupiecka. Dobra, mam dużo pieniędzy, niech wam będzie. Ojej! Chryste, panie, nie teraz! Zaraza. Pięknie. To się rozbudowuje, świetnie. Co będę potem werbować? Tutaj? W sumie nic. Lepszego niż mam. Rycerze feudalni. Dobra. W każdym razie, miasto się powiększa. To, dobra. To by się wszystko powiększało, rosło. Kwitło, jednym słowem. Tylko ta zaraza mnie trochę przybiła. Kurczę. Co mi daje ten zdrowie publiczne? Chyba nie, nawet nic takiego. Trudno, dobra. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać. Nie mogę teraz się tą armią stąd ruszyć, ponieważ wtedy sobie rozniosę zarazem całe państwo. Dobra, szpieg chyba nie jest zarażony, mam nadzieję. Chyba nie, nie wiem. Nigdzie nie pokazuje. Chciałbym zlokalizować ostatnie miasta angielskie. O, tutaj mają cytadele. Dobrze wiedzieć. W każdym razie, zajmiemy teraz w najbliższym czasie to sobie. Tylko musimy ściągnąć oddziały pełne, przeszkolone. Na razie do Yorku wszystko ściągamy. W sumie to... Dobra, przeszkolmy tę konnicę całościowo. Tak się zastanawiałem, czy nie połączyć, ale nie. Zwłaszcza, że ta jest doświadczona, więc trochę smutno byłoby stracić to doświadczenie. No i w Nottingham czekamy po prostu. Nie mamy wyjścia. Tutaj przeszkolimy oddziały. Może tylko ten. I do szkoły. Nie, dobra, do szkoły zwerbujmy dwa nowe po prostu. Kto jest następcą tronu w chwili obecnej? Książę Roy, gdzie jesteś? Na totalnym zadupiu. Dobra, musimy cię sprowadzić stamtąd. Nie wiem, się tam... Kis. Wiadomo, władca kraju musi się bić. Na froncie, a nie siedzieć gdzieś tam w jakimś Kirkwall. Dobra. Kończymy turę. I nie wiem, co ci Walijczycy ode mnie chcą. Tak po prawdzie, ale niech im będzie. Jak mi rozniosą zarazę ci Anglicy i Walijczycy, to ich pozabijam wszystkich. O, oblegają. Miło. Mam zarazę. Pięknie. O, i mają nowego króla tak w ogóle.
Miło będzie go zabić. Gdzie to jest? Tutaj. No tu może się przydać. W ogóle mam generała dodatkowego, którego poślemy gdzie? Idź do Lancaster. Śmieszne, nawiedza kraj. Nottingham dalej. Pięknie, przynajmniej tyle. Nie roznosi się. No, raporty rekrutacyjne, raporty budowlane. Cudownie. I tutaj. Połączmy te oddziały. A, już połączone. Dobra, siedzimy tu na razie, tą całą armią. Przydałby się szybko ruszyć tutaj. To jest ostatnia osada angielska. Po tej stronie wyspy, tu jeszcze mają dwie. Tutaj twierdzę i to dużo. No, Anglicy w końcu zmobilizowali armię. To będzie miło przejąć, szczerze mówiąc. A potem zajmiemy jeszcze Cornwallię. No. I tak. Tutaj się drogi budują, świetnie. Tu zbudujmy. W ogóle zrobię to inaczej. Tak będzie mi wygodniej. Tutaj się nic nie buduje w stolicy. Czemu? Rozwijmy drogi. Handel wzrośnie. To jest tutaj. Tu zbudujmy ratusz miasta. Tu zbudujmy. Zadowolenie jest dobre. To jest tutaj. Zbudujmy w takim razie pola. To jest tutaj. To tutaj w takim razie zbudujemy sobie. W sumie nie wiem co. Kościółek. Zawsze coś. To w tym miejscu tutaj zbudujemy sobie może kościół też. Gdzie jest Aran? Aran jest na tej wysepce. Zbudujmy pola. Wick, pola. Tutaj. No dobra, skończyły mi się pieniądze. W takim razie zakończymy turę i zakończymy odcinek. Chyba zaraz, bo. No chyba jest jakieś 20 minut już trwa. To może jeszcze parę i zakończymy. W ogóle miałem zobaczyć te warunki zwycięstwa. Zapomniałem. To muszę zdobyć. Bo ogólnie to 35. W takim razie myślę, że to szybko załatwimy teraz. O Jezu, powiększa się. Za 3 tury rozbudujemy. Edynburg już się rozwinął, zbudujmy pola większe. Ciągle niezadowoleni tu są. Chrzyste, panie, czemu? Nędza. Dobra. W każdym razie, tak, tutaj świetnie. Padły dochody po tym, jak wszedłeś tu, milordzie. Ale tak, tutaj wyciągam generała i tworzymy armię, która ruszy na ostatnie miasto tutaj. W ogóle zwerbujmy najemników, których wsadzimy do Yorku. W Yorku nie zmniejszymy podatków, jasne. To dorzućmy im generała. O, już lepiej. Ale tak, kogo jeszcze mogę wam tu dać? W sumie ta armia trochę mała jest. I słaba. Ale damy dużo uczników i to się, wiecie. Zrekompensuję więcej strzelców. Dorzućmy jeszcze te dwa oddziały. Ładnie, idziemy. Stąd jeszcze wyciągniemy dodatkowe oddziały. I będziemy mieli armię, która bez problemu zdobędzie raczej Norwick. Tylko szpiega tu gdzieś postawimy, żeby patrzył na to, co się dzieje. I tak, tutaj szpiegu jeszcze pokaż mi gdzieś ta ich ostatnia osada, tutaj. No dobra. Jednocześnie tu na północy przydałoby się przede wszystkim. Może zbudujmy tu port. Tu
tutaj drugi port. Przerzućmy tutaj flotę. Wyrybujmy jakieś siły uderzeniowe. Dodatkowe siły uderzeniowe zwerbujmy tu. Dobra, stąd miałem, pamiętam, wyciągnąć generała. Trochę się butuję, ale tam nieważne. I ty weź na razie tu i za parę tur dodatkowe siły ściągniesz. Dobra, koniec tury. Uff, dobra. Trzeba też ten castle tą zająć. I mamy tu bitwę. No dobra, co oni tu mają? No coś tu mają. Ale dobra, rycerstwo, ale 403. Tych 84. Tutaj pełne oddziały. No, ten nie bardzo. To druga armia. O, król James. Doświadczony. I Jezu, naprawdę, umarł mi Wallens. Pięknie, mam pecha do ludzi z tego rodu, najwyraźniej. Ale dobra, w każdym razie, tą bitwę zobaczymy już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i zapraszam was do kolejnych. Cześć!